No i dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić swoim sposobem na to, co wiele osób już nazywa recyklingiem treści. Chodzi o to, żeby treści, które zostały stworzone w poziomie, przełożyć do pionu, na Instagram, na TikToka, czy na shortsy tutaj na YouTube'a, żeby sobie wyciąć bardzo łatwo i zrobić to w DaVinci Resolve. Pokażę Wam sposób, w którym ja to robię i będzie to część jakby, w której można zrobić to w wersji darmowej, bezpłatnej, ale również pokażę Wam to, co jest dostępne w wersji płatnej. Jeżeli ktoś ma taką opcję, to może z tego skorzystać. Wydaje mi się, że to jest najprostszy sposób, dlatego chcę się z Wami podzielić. Nie przedłużam. No i wskakujemy do DaVinci. Mam tutaj film, który jest przygotowany właśnie pod wersję poziomą, ale chcę go przerobić właśnie w ramach recyklingu treści. Chcę go przerobić na Instagram, na rolkę, na jakiegoś shorta, czy na no do wersji pionowej, czy na przykład na TikToka. I ja tego nie robię tutaj w tej zakładce Edit. Przechodzę sobie tutaj na początku do tej zakładki Cut. Tutaj przechodzę na górę. Tu wybieram rozmiar, jaki chciałbym do tego filmu, czyli ja mogę sobie też na przykład wybrać tutaj kwadrat 1080x1080, ale mnie interesuje właśnie taki najlepszy pod roleczki. I jeżeli zrobi nam się coś takiego, to przechodzimy tu, wybieramy sobie to i wybieramy tą opcję. Dajemy OK i już mamy tutaj wyskalowany cały obraz do tej wersji takiej pionowej. I teraz każdy z tych fragmentów możemy oczywiście osobno tutaj przestawiać i dopasowywać do tego okna. Ja to już wtedy wolę zawsze jakoś tak robić w tej zakładce Edit, tutaj w tej osi X mogę go przesuwać, ale jeżeli mamy wersję DaVinci Studio, taką jak ja właśnie teraz mam, tutaj właśnie w tej zakładce Smart Reframe klikamy sobie tylko Reframe. No i on tutaj już akcję taką wymyślił, zobaczcie, że przechodzi z tym obrazem w tą stronę. Możemy zaznaczyć wszystkie te fragmenty i kliknąć tutaj reframe. No i on teraz wtedy dopasuje oczywiście całość i wszystkie te kawałki. Natomiast no, ten film jest mocno pocięty, więc ciężko będzie mi to tutaj pokazać, ale jest tutaj jeszcze jedna taka ciekawa opcja, bo na przykład no, nie podoba mi się to, że on przesuwa mi tym widokiem tutaj z lewej na prawą. Mogę mu wskazać, którym miejscem on ma się interesować i mogę to zrobić właśnie tutaj przez ten reference point. Tutaj wybieram ten reference point, pokazuję mu, że interesuje mnie ta część filmu, ta część materiału. Klikam teraz, tutaj ustawiłem ten reference point tam, no i już ten fragment wygląda zupełnie inaczej. I generalnie jest to sposób, który ja właśnie wykorzystuję do tego, żeby przerabiać filmy poziome na pionowe. Mam nadzieję, że ten sposób okaże się dla Was przydatny, jeśli również tworzycie treści na YouTube'a, TikToka, Instagram, to koniecznie podzielcie się tym w komentarzu, napiszcie, gdzie tworzycie. Jestem tego bardzo ciekaw, chętnie zerknę na Wasze profile, konta. A na dzisiaj to wszystko, dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia, hej, cześć.